Mamy robótkę. Musimy robić remont tego pomieszczenia. Tutaj to jest taki hol, z którego można wejść do każdego z pomieszczeń. I tam jest klapka na górę. Także zamierzam tu wymalować. Tak jak jest lamperia tak zwana, na takiej wysokości również będzie pomalowane farbą lakierną, czy tam lakierem. No i tutaj farba akrylowa, biała, łącznie z sufitem. Co tutaj z posadzką zrobimy? No, na początku miałem myśl zrobić coś takiego, jak w tym pomieszczeniu. Tu jest siłownia. Ja po prostu tutaj wygładziłem klejem do płytek. No i mamy taką fajną, równą powierzchnię. Gładką. Jeszcze to pomalowałem taką szarą farbą. Aczkolwiek skłaniam się ku temu, by zrobić jednak tutaj wylewkę i wyrównać to, ponieważ jak widać, no mamy tutaj różnicę poziomu. Widać, że ten próg powinien być troszeczkę bardziej zatopiony. Tu mamy też, widać, taki bardzo wysoki próg. A więc wszystko jest przygotowane na to, żeby tu jednak jakaś wylewka kiedyś się położyła. Co my tu mamy z poziomem? No z poziomem jest lipa trochę. No. A, tak sobie już damy. A i zgasi się światełko. Będzie łatwiej. O, lepiej będzie. A, tamto jest automatyczne. Co my tu mamy? No, 3 cm i troszeczkę, powiedzmy, jest zaraz tutaj przy poziomicy. Przy 6 cm różnicy. To widać po prostu na oko, że mamy tutaj taką górkę. To widać. Nie trzeba tutaj poziomicy, żeby zobaczyć, że jest nierówno. No i powiedzmy, że jakbyśmy się obniżyli o te 3 cm, czyli tam na 0, a tutaj na te 3 cm, no to tu się drzwi schowają. Tu oczywiście też. Tutaj fajnie widać, o, na progu. Widać linię, także dajmy 3 cm jeszcze od linii niżej, a więc ten próg fajnie się zatopi. Podobnie jest z tamtymi drzwiami i teraz mamy jeszcze tutaj, z tej strony. Obrócimy sobie. Pyk. No i mamy podobnie tutaj też. Jakbyśmy te 3 cm jeszcze tutaj zeszli, no to tu mamy 6, no to 3 będzie tej wylewki. Czyli tu 3, tam widzę podobnie, tam 6, no tak by to wyszło mniej więcej. Zobaczymy. Tutaj to też pomieszczenie będzie zrobione i też białą farbą. Tych mebli nie wynosiłem, nie rozbieram tego, ponieważ tu jest taki punkt sanitarny. Dobrze mówię? O, powiedzmy. I tu jest taki piec kaflowy, starodawny, taka kuchnia. Trzeba to będzie wszystko wysprzątać tam, bo tam jest jeszcze popiół, najnormalniej w świecie. Nie będę wynosił, bo to ciężkie. O. No normalnie w sadzy pełno. Trzeba byłoby to wszystko może posprzątać przy okazji. Przemyłbym ten piec później już, jak już bym pomalował, chyba że to zrobię może nawet przed malowaniem. No i pomalowałbym go również na biało. Przeleciałbym go takim farbą olejną, takim lakierem. Dobra, co tu dalej? No, oczywiście zaczniemy tutaj od ściągania tych karniszy, wszelkie wolne
elementy. O, tutaj trzeba będzie pogłębić tą szczelinę, co tu pękło. To wszystko trzeba będzie pobandażować. Tutaj odchodzi farba. O. Trzeba to będzie wszystko zeskrobać. To co odłazi, to co nie odłazi. Przetrzemy papierem ściernym, zagruntujemy i będzie można malować. Dobra. Tutaj z tej rury jeszcze może wymienimy. Bo to takie brzydkie. To jest taka włókno szklane. Wata mineralna. Nie wiem co tam jest. I jest owinięte. No tak się dawniej robiło. Nie było ładnych pianek. Zakupimy piankę. Także wszystkie dziury trzeba będzie uzupełnić. Tak jak tu. Także. O. Też jest taka dosyć spora dziura. No. No tu też odchodzi. Przypuszczam, że ta lamperia będzie bardzo dobrze trzymała. Nie wiem, że to będzie jakoś fajnie schodziło. No, chyba tyle fajnego schodzenia lamperii. Ja wiem, że to jest drapanie takiej lamperii. No, dokładnie. No. I co? Jeszcze ważna rzecz. Ten pasek trzeba będzie usunąć. Zeskrobać go, ponieważ on będzie wychodził mi tutaj normalnie po trzecim albo nawet czwartym malowaniu, więc ten pasek trzeba będzie stąd usunąć i dopiero malować, przygładzić oczywiście jakąś tam warstwą. Dobra, to co, dużo roboty, ale trzeba to zrobić. Któż to zrobi? Do dzieła.